Gerard Bellingham to może być, tylko to jest kreatywny playmaker, a Endo trochę niski, ale fajny, ma skille i szybki. Czekajcie, zaraz odpalamy, będzie patrzeć, kurwa, na te gwiazdy jebane. dobra, panowie, jeszcze takie pytanko. Możemy zrobić ten, możemy zrobić albo drużynę tego, albo drużynę angielską, tak jak teraz. Albo ewentualnie graczy, którzy tylko aktualnie grają. Chyba lepiej by było, nie? Którzy aktualnie grają. Nie, że jakiś Vieira kurwa wyskoczy, nie? Czy Beckham, Czech. Jak chcecie? Aktualnie gramy tymi, co grają? Czy ten? No nie wiem. Co tu się stało tam? Rzućcie pomysłem jakimś. Dajcie. A, którzy są byli na euro. Ale to Piotr, to nie wiem gdzie szukać. Żeby tak wszystko teraz wiesz, poszukać, nie? Możemy sobie zrobić, którzy grają aktualnie gdzie w lidze angielskiej no, bez euro. To tak będzie dobrze, no. Czekaj, Gerard, nie panikuj. Ale przecież możesz sobie przewinąć później na YouTubie. Kurwa. Dobra. I co to nie ma dźwięku? No teraz? Halo, halo? No jest. Dobra, zobaczmy sobie, co jest tutaj. A, i będziemy szukać skilli dla Saki. Pinpoint Crossing i Low Lofted Pass. Czyli tak, mamy paczuszkę Player of the Season. Players of the Season z Ligi Angielskiej. To może być mocna paczka. Czyli tak, Oshi, bardzo fajny destroyer. Z VAT to tylko... co to tutaj? Slidey Tackle nie ma, tak? I coś tam jeszcze. Dwóch skill mu brakuje jakichś, tylko nie pamiętam jakich. Slide tak i coś jeszcze. No i generalnie speed przyspieszenie troszkę nisko. Główkowanie też nisko, jak najszczytowego obrońca. Ale bardzo solidny obrońca. Barclay. O, ten mi się podobał, panowie. Tego już widziałem. To widziałem, Piotrek. Tego to widziałem już wcześniej w robocie i bardzo mi się podoba, bo jest wysoki, jest nawet szybki, przyspieszenie takie sobie, dwie nogi, niskie podania, wysokie też dośrodkowania, kicking power, physical contact troszkę nisko jak na takie warunki fizyczne, ale całkiem spoko koleś. I właśnie on skilli nie ma do obrony, i to jest największy minus jego, ma skilli do strzałów i skilli do podań i też nie ma one touch pass. Ale bardzo fajny koleś. Tarkowski, Destroyer. No ten z kolei ma wszystkie skille. Tak. Dzięki Cezarito. Chyba tak, Gerard. Zawsze tak robimy, nie? Generalnie speed przyspieszenie niżej niż ten, niż Oshi chyba nawet. No, ciut niżej chyba. I 5 cm, nie, 3 cm niższy jest. Też fajny.
Robinson, no i ten ma szybkość, przyspieszenie, staminę, tak jak lewy obrońca powinien mieć. I... No ale wrzutki już są takie mniejszej jakości. Interception, aerial, sliding tackle, weighted pass through pass, speed boy crossing. No szkoda, że nie ma low lofted pass. Dzięki za to. Ja będę szukał jeszcze kogoś na lewą obronę, bo nie mam. Może będziemy losować, zobaczymy. Magati. 21 lat koleś ma. Creative playmaker, dosyć szybki, przyspieszenie, wrzutki, podania, dribbling, jakiś balans, to wszystko, nie? Taki zbalansowany koleś. Double touch, coś do strzałów, do grania dołem, podania, wrzutki, podkręcanie, trackback, gamesmanship. No całkiem fajna karta, jak na 21 lat. No może jeszcze się wyrobię, ma słabszą nogę. Nie mogę grać lewą nogą, znaczy prawą. Czekajcie, jeszcze nie włączyłem tego, nie włączyłem YouTube'a. Tam panowie może coś piszą na YouTube, a ja ich ignoruję. Czasem tak streamer marzy, ignoruję ludzi. Ale panowie, ustawiłem w końcu sobie, jeśli chodzi o inne gry niż że futbol, ustawiłem sobie taką jakość 4K, Full HD, znaczy 4K, ten HDR, wszystko jest teraz. Więc zobaczycie jakąś grę, coś faktycznie ustawił. O, tak. Zobaczcie sobie, ale ustawił, faktycznie dobrze ustawił. Ale czekam teraz, na razie nic nie będę grał. Nic ciekawego nie ma, jak coś nowego wyjdzie. Znaczy będę grał cały czas Residenta 4 gram i później dodatek do Residenta. No i we futbol czasu do czasu. Dobra, już teraz powinno być tutaj dobrze. Powinno być dobrze, no. Gross. Box to box. Speed i przyspieszenie. Tutaj troszkę jest nisko. Jak na 1,51 m wzrostu. Ale słabsza noga, very high. I tutaj skill ma fajne. Dzięki, dzięki Maćku. Yes, when I talked with Lisa already and she was sad and angry and mad. You have to talk with her. You was a very bad boy. You have to be better. Yes, just talk with her. Także mam tutaj panowie, to jest fajny box to box. Jeśli chodzi o skill, to wolałbym tego box to boxa, a jeśli chodzi o atrybuty, to wolałbym z kolei... Gdzie ten koleś? Barclaya. Tak, chyba Barclaya bardziej wolał, chociaż... No, ciut Barclaya bym wolał. Ciut bardziej Barclaya, tylko że Barclay to już w ogóle, tamten ma jeszcze jakieś tam te atrybuty defensywne trochę podbite, no ale to już 8 centymetrów różnicy, 7. Nie no, Gerard, przecież subskrybujesz, no, może leczenia mieć. A nie, kurwa, nie subskrybujesz. Dobra, porównam go. Porównam Gerard. Solanke. To jest taki goal poacher. Trochę przypomina Calverta Lewina chyba. Tak mi się wydaje, bo jest... jest główkowanie, skill do strzałów, one touch pass, first time shoot. Troszkę Calvert Lewin, ten sam wzrost, ale Calvert Lewin ma aerial superiority, ten nie ma. Co to? Kot? Mój kot na dworze. A ten całkiem spoko, całkiem spoko. No i trochę wolniejszy jest od Calverta Lewina na pewno. Ale co? Jarosz, co, że błyszczy? Fleszy. Gdzie, kurwa? O, zaraz badża odbierzemy, może będzie. Endo. No i Endo ma to do siebie, że tutaj ma atrybuty bardzo fajne, wszystko tu bardzo fajnie wygląda. Może trochę speed jest ciut nisko. I ten jumping, i fizyka... Nie, fizyka tak jest w porządku jak na ten wzrost, ale no jest niski trochę, nie? No skill ma super. Skill ma super, tylko że tutaj, no mówię, no jak komuś nie będzie przeszkadzać speed, czy tam chociażby znaczy speed i wzrost, to całkiem dobry anchorman. Tylko że sam nie da rady, moim zdaniem. To musi mieć trzy nogi.
Visa. To jest Gold Poacher. Szybkie przyspieszenie i tutaj jest Finishing Attacking Awareness. Super sub, first time shoot. Skill do strzału, do potrącenia. No taki sobie, taki sobie. Ale szybki jest i przyspieszenie ma. Taki sobie. Eze, ten jest bardzo popularny zawodnik. Czekajcie, łyka kawy. No, ale tu ustawiałem wszystko u siebie, ten OBS, to wszystko. Teraz będziecie taką mieć jakość lepszą, taką premium, jakbyście Netflixa mieli premium. Kurwa, Netflix normalny i premium chyba nie ma, nie? Tak, tego bardzo dużo ludzi używa, często go widzę na boiskach. Speed, przyspieszenie, atrybuty generalnie do dribblingu i wysoki balans, niskie podanie 83. Wykańczanie nawet 80 jest jakieś. No i od razu ulepszony double touch. Skill do strzału, do podkręcania. No i tutaj ma wszystkie fajne skille ma. Fajne ma skille. Dla osoby, która lubi dryblować. Bo tutaj mówiłem o piłkarzach, którzy są już gotowi. Tutaj nic nie porobicie. I on ma i potrafi kiwać, zagrać dołem. I coś podkręcić, uderzyć z dystansu. Bardzo fajny piłkarz. Bardzo fajny. A Visa to mówiłem już, no. Gibbs White, Hall Player. No ten z kolei też jest spoko, bo ma speed, przyspieszenie. Kicking power jest, balans taki ok. Te atrybuty do dryblowania też są całkiem spoko. Ataki awareness, wrzutki, podania dołem, finishing wysoki. No i skill ma do podkręcenia, do strzał z dystansu, do podań dołem, do wrzutek, do podkręcenia, to jeszcze do... Cześć, Lino! A nie, to James, kurwa. Myślę, że to Lino. No i interception ma. Ja to lubię, jak ma... ofensywny piłkarz interception. Bardzo fajny. A teraz mam te alerty ustawione tak, że... w słuchawkach mi nawala, nie? Watkins. Tego Watkinsa nigdy nie trafiłem, ale... ta wersja wygląda całkiem spoko, bo... ten ma aerial, tylko nie ma główkowania z kolei, nie? Tutaj jest taki minus. I first time shoot. Long range shooting. Jakoś tak... no lepiej chyba wygląda, najlepszy chyba Watkins, jakiego widziałem. Muszę go sobie porównać. Jako goal poacher, low pass na poziomie 80 to jest bardzo dużo na kartę, która jest gotowa, no ale z kolei nie ma one touch pass ani true passing, to jest druga sprawa, ale ma lofted pass nawet, nie? Wysoko, ale nic ze skilli. No skilli ma takie jakieś podwykańczanie głównie, ale... nie no, zagramy sobie tą, wiesz... Diogo Dalot. Zagram sobie z ligi angielskiej. Attacking fullback. Ze speedem, przyspieszeniem i z rzutkami takimi sobie, nie? Atrybuty defensywne. Całkiem okej, jak na ofensywnego obrońcę. Natomiast skille ma super. Skille ma super, taką hybrydę ma. Do grania dołem, do wrzucania. No i defensywne, interception, man marking, blocker, side tackle, fighting spirit. Jakby miał się czepiać miałby się tego, nie, piłkarza. No to trochę nisko ma dośrodkowania, jak dla mnie. To raz, a drugi raz. Forma standard, taki mały minusik. No i brak jednego skilla dla mnie kluczowego, low lofted pass. To też do przerzutów używam. Ale może też na lewej obronie zagrać. Ale bardzo spoko koleś. Bardzo spoko koleś. Bardzo zbalansowany. Gordon, prolific winger. O, tutaj jest speed, przyspieszenie, dribbling. No i balans taki sobie. Podania dołem, finishing. Tak trochę nisko tutaj. Teraz Elnino. Cześć, Elnino.
Skille do strzałów, do podań dołem, do wrzutek, Games Mansion, trackback. Taki sobie. Taki sobie dla mnie, no. Gusto. Defensive fullback. Gusto. 1,79 wzrostu. No tu jest fajny obrońca. Bardzo fajny obrońca. Który jeszcze poda dołem, wrzuci pole karne jako defensywny. Speed, przyspieszenie, atrybuty defensywne dosyć wysoko. Physical contact troszkę nisko. No, skill ma super. Tym blokuje czegoś, tylko nie wiem czego teraz. Główkowanie, ale to na boku nie potrzebuje. Ale spoko obrońca, bardzo spoko. No. Cześć Kamilio. Więc bardzo spoko. Lucas Paqueta. Klasyczna dziesiątka. Wysokie atrybuty techniczne takie. Po 89 to wszystko na niebiesko będzie z menadżerem. Balans nisko. Speed, przyspieszenie, przenoga medium. Low pass. Całkiem spoko. Odlepszony double touch. I true passing. I coś do strzałów, do potrącania. No to nie wiem, ta karta chyba raczej nie będzie tak grana, bo fajnie, że ma ten double touch ulepszony, ale z kolei też niski balans, gdzieś go tam jakoś wyklucza. Pedro Neto, prolific winger. O. Tutaj, po takich atrybutach to takich, można powiedzieć, kiwacz, nie? Speed, przyspieszenie itp. itd. Ulepszony double touch. Long range car, little point crossing. No, to już taki bardziej by podszedł, wydaje mi się, ludziom ten niż Paqueta. O, ten ma tutaj wysoki balans. I przyspieszenie. Jakiś top, ale w porządku. Mało defensyw jest. No mało jest. Co tam jest? To Miyasu. Bisaka chyba nie. No i ten Gabriel Magalhaes. Speed, przyspieszenie, to jest kawał chłopa, nie? Główkowanie 89, jumping 80, fizyka kontakt 93. No speed ok, przyspieszenie takie sobie. No chyba skille wszystkie. To jest bardzo mocny obrońca. No, bardzo, bardzo fajny obrońca, bardzo fajny. Jedynie speed i najbardziej to mi ciąży tutaj przyspieszenie i tutaj bym tutaj minus taki dla mnie byłby. Jumping? No, mógł być większy, nie? Ale to już wymagania są takie moje. Rodri, Anchorman i tutaj Rodri nadrabia swoje braki szybkościowe dobrym ustawianiem się, no, ale czasem będzie trzeba biegać i tutaj będzie jego największa bolączka. Bo ma jakościowe zagrania, nawet podania ma wysokie, jak na Anchormana, nie? Atrybuty defensywne też super, wzrost super, słabsza noga high. Skille, część defensywnych, one touch pass, through passing do podań, long range shooting. No też brak fighting spirit tutaj jest. Nie, wolałbym go gdzieś tam w środku pola, jako CMF-a. Nie wiem właśnie, gdzie bym go wolał. Może bym go po prostu sprawdził. Nadrobi te swoje braki szybkościowe ustawianiem się i dobrą fizycznością, ale... No nie, no Vieira wolę bardziej. I Zakarię. Zakarię może, nie? No i to było na tyle. Zaraz sobie może będziemy losować. Tylko zobaczymy, jakie tam mam braki. I tutaj mam jeszcze 11 tygodnia. A, miałem porównać tego, Bellingama któregoś. Co ja tam miałem porównać? Tam mówił Gerard. Co on tam chciał? A, daję radę, Camilio. A, on chciał, żebym porównał tego Bellingama z tym box-to-boxem z Nominated Contract chyba, nie? Tylko to są dwóch różnych zawodników. Vargas.
ze Szwajcarii. Speed przyspieszenie stop przenoga very high, low pass 83, lofty pass 76, wysoki balans nawet. No, jakiś wiatrak koło niego, żeby biegał, nie? Skill do strzałów, true passing do podań, pinpoint crossing, long range shooting, double touch. No dobre jest to, że na dwóch skrzydłach zagra i wrzutki 76, nie najgorzej, jest okej. Danilo, attacking fullback, nawet z tymi atrybutami defensywnymi wysokimi, speed, przyspieszenie okej, kicking power. Ale to Danilo miał zawsze fajne skille. Bardzo zawsze miał fajne skille. I to ma tak, pinpoint crossing, low lofted pass, no to już mi siedzi jako ofensywny ten obrońca. Nackle shows, one touch pass, no i skille defensywne. Interception, blocker, slide, tackle, fighting spirit, man marking. No, to jest bardzo fajny koleś. Głod! Dzięki, panie Jetro. Jetro nigdy nie daje, kurwa, nie? Ale pierdolnie to zawsze z grubej rury. Dzięki wielkie, Jetro. Dla ciebie, Jetro, dzisiaj będą Czesi grać. Będzie grał Rosicki. A nie, nie będzie grał, bo gramy tymi. Gramy... uczysz się. Gramy tymi. Piłkarzami z Ligi Angielskiej, ale aktualnymi, którzy grają w Ligi Angielskiej. No jak chcecie, to możemy grać tymi, co byli w historii, ale to wiecie, no skład się zrobi to sam. Vieira, nie? Czech, Drogba do ataku. Bez sensu, nie? Będzie to samo. Sabitzer, Hall Player. Kurczę, ostatnio go widziałem w tym meczu, jak Austria grała. Podobał mi się. No i tutaj speed i przyspieszenie, to chyba ja... Jeszcze przyspieszenie jest okej, okay, ale low pass 86, słabsza noga very high. I tutaj mi się podoba, bo on ma te... Właśnie ja takich piłkarzy szukam o takim profilu, którzy mogą grać na MF-ie i mają te atrybuty defensywne, tak jak ten koleś, nie? Panowie, widzicie? Takich szukam właśnie gości. Tylko, że ten jest trochę wolny, nie? Speed ma troszkę nisko, ale o takich gości mi chodzi właśnie. Co mają tackling, agresję, defensive engagement. To mi się fajnie wtedy gra takimi, bo taki zauważyłem, że mam profil. No i skill do strzałów, true passing, first time shoot, interception, fighting spirit, nie? To takich AMF-ów defensywnych potrzebuje. Cześć, Chris. No i to, wiesz, mi taki siedzi koleś, bo i co, żeby z przodu jeszcze potrafi, bo ten AMF, jak gra na AMF-ie, to on ci cofa do obrony. Jak już postawić SS-a czy CF-a, no to on już się nie cofa do obrony. A ja potrzebuję takich piłkarzy. No mnie się on podoba. No i trochę te atrybuty straszą tutaj, nie? Kurwa, niskie są. Nie, no Jetro będzie jutro po wypłacie. No 5 ma zawsze. Bardzo fajny piłkarz. Sanchez, Destroyer. O, 1,87 wzrostu i speed? Bardzo spoko. Przyspieszenie też okej. Okay. Jumping, fizyka kontakt, słabe główkowanie, ale to tak, to jest tylko jak na stałe fragmenty chodzimy takim obrońcom. I atrybuty defensywne, fajnie. Wszystko ma, nie? No, to jest obrońca. I on gra w lidze tureckiej gdzieś tam. Proszę bardzo. Bardzo fajny. No, bo z 1000, James. Nunes. I ten Nunes, ja nie wiem, czy on miał kiedyś, panowie, tego. Wcześniej Nunes chyba nie miał nigdy aerial. Weźmy tam, przypomnijcie, jak możecie. No, Piotrek, ten obrońca super jest, no ale w życiu go nie trafisz, nie? To trzeba mieć trafiać. I ten, tak, one touch pass ma. Aerial Fighting Spirit, Long Range First Time Shoot, bardzo fajnie tutaj wygląda na skillach. Speed, przyspieszenie, taki troszkę Calvert-Lewin, tylko że Calvert-Lewin lepiej potrafi walczyć w powietrzu, ale tu nie jest najgorzej. To jest typ kolesia, który też powalczy w powietrzu. Nie wiem, czy on wcześniej miał taką kartę. Aha, trafiłeś.
No i ten koleś i tą agresję ma, defensive engagement też ma wysoko, słabsza noga, very high, forma jest zachwiana. Super piłkarz tutaj wygląda. Liga angielska. Proszę. Forma A. Chyba będzie trzeba przetestować. Tak, tak, ja nabieram się. Ja nabieram się, że to. Dzisiaj ci udowodnię, robimy skład Ligi Angielskiej i od razu będziemy mucić wszystkich. Tych, co mają legendy, nie mają legend. Schlotterbeck. Build-up wysoki. Też speed jest dobry. Forma troszkę inconsistent. To minus. Ale speed. Przyspieszenie troszkę nisko. Jumping, physical contact. Tu jest super, wszystko jest super. A w jakim klubie gra, że on tutaj nie ma klubu? Gdzieś w jakimś niemieckim chyba, nie? No i wszystkie skilly ma do obrony, plus true passing, weighted pass. Bardzo fajny. Czy tego bym wolał? Czy wolałbym Sancheza? Bardzo podobni są do siebie. No ale chyba wolałbym chyba Schlotterbecka. Schlotterbecka trochę. A, niemiecka maszyna. Rychowiak? A to nie wiem. Nico Williams. Kiedyś widziałem u Rafała go jak śmigał. Speed, przyspieszenie, dwie nogi. Podania dołem 75, wrzutki 75. I balans 87. No i tutaj nic nie ma. Skill do podkręcania i soul control, jakieś tam double touche. Trackback. Mało ma skilli. 21 lat chłopak. No ale pobiegać potrafi na pewno. Zawsze noga very high. Low pad na poziomie 75. Rzutki 75. Mało tutaj, trochę skilli mało. A, zapierdala ładnie. No, ale to... No, o, Kunde jest. Kunde. Tutaj jest attacking fullback. Zawsze był chyba extra frontman. Jako attacking fullback. Wrzutki 83, speed, przyspieszenie, atrybuty defensywne bardzo wysokie jak na attacking fullback. Jumping, physical contact też tutaj jest wysoko. To trochę te atrybuty podbili mu jako środkowego obrońcy. Znaczy on ma takie atrybuty jak środkowy obrońca, a... Albo na środku obrony też może zagrać jako neutralny. No część skilli tutaj ma defensywnych i podania dołem i wrzutki, nie? No, bardzo, bardzo fajny piłkarz. Do dupy mówisz, Jetro? Czy ja wiem? Czy ja wiem? A to też jest metoda, wiesz, mieć na prawej stronie obrońcę, który dobry jest z tyłu i jeszcze coś do przodu zagra. Lautaro z boosterem. Z boosterem wygląda tak, a tu jeszcze boost od menadżera dojdzie. Finishing wysokie, ataki, awareness, przyspieszenie. No bardzo fajnie tutaj wygląda. Tylko no mi nie pasuje przez wzrost, ale to wiecie no. Skill do strzałów, trackback, first time shoot, super sub, fighting spirit. To jest wykończeniowiec. Tutaj nie potrzebuje żadnych skilli. Montage pass, through passing. Czy coś takiego. Co tam, Chris, mi pokazałeś? Berge, a gdzieś go widziałem ostatnio. Gdzieś go widziałem. A to ktoś mi mówił, chyba nim grałem nawet, nie pamiętam. No to jest fajna karta, wysoki koleś. No, Lautaro fajny tutaj jest. No i Bellingham. Bellingham to jest creative playmaker. Ja nie wiem, czy był kiedyś creative playmaker, czy nie był. No i zboostowane atrybuty do physical contact, jumping, balance, stamina.
Kurczę, no wysokie ma te atrybuty defensywne nawet, jak na Creative Playmaker. Low pass. No technicznie super Bellingham, nie? Z jego wzrostem. Fizyka kontakt 81. Słabsza noga, very high. Tutaj przyspieszenie troszkę. Chyba Hall Player miał tutaj lepiej. Speed i przyspieszenie. Ulepszony double touch na starcie. One touch pass, interception, fighting speed, outside Carlier. A jako creative playmaker trochę ma mało jeśli chodzi o skille, trochę ma mało tych zagrywek, jakiś weighted pass, jakiś true passing albo coś. Tak troszkę dziwnie zrobione, jest, ale i tak to jest, no będzie Cox. Pewnie, nie? Kurwa, cześć, zobaczymy go. Dlatego, dla Gerarda zrobimy porównanie z tym box to boxem. Jakie dodałem skille kolorowi? Zaraz zobaczymy retro. Dobra. To porównajmy tego Bellingama. Co to za karty są? Jakieś stare. Tego box to box, ale to trochę bez sensu porównywać. Trochę bez sensu porównywać, bo to już na starcie ci piłkarz inaczej chodzi. Nie zadaje na boisku trochę. Ten krat miał jakiś finishing ma podbity, nie? A offensive awareness w ogóle jakie? No tak to wygląda, nie? Tylko, że tutaj Bellinghamowi skille dorzucicie po prawej, a ten po lewej nie wrzucicie mu nic. Ale tak to jest, bo ja mam na przykład kartę... mam Bellinghama Hall Player. Że to karta. I też mi się na atrybutach lepiej podoba, no ale z kolei też skilli się nie dorzuci, nie? Nie wiem, czy to ten? Tak, ten chyba, no. Coś za coś. Albo atrybuty, albo skille. Cześć, Michigan. Jak się robi screenshot? Czekaj, ci pokażę. A ty masz playa piątkę retro? Czekaj, no tutaj wciskasz... Ten, nie wiem, nad krzyżakiem ten przycisk. Raz. Widzisz? Albo przytrzymujesz i wybierasz, wykonaj zrzut ekranu. No, to jest kwestia do sprawdzenia tego Bellinghama. A, na telefonie. Na kompie? Kurwa, nie wiem na kompie jak robić. Jest tutaj screenshot gdzieś. Kiedyś był taki przycisk. Teraz nie widzę. Kiedyś był taki przycisk. No dobra, zobaczmy kogo nam brakuje. Robimy taką aktualną jedenastkę. Tak, tak. Czyli tak, tutaj na prawą obronę potrzebujemy kogoś. No to Trippier. Arnold i Van Dijk forma D, to ich nie będziemy brać. Niech sobie odpoczną. No. Za dużo nie mam piłkarzy. No weźmy tego Neto. A ja nie mam treningów z drugiej strony. Też chyba mało mam treningów. Żeby wytrenować ich. Dobra, kogo tutaj bym nie miał? No to tak, Vieira odpada. Gilberto Silva też. Rosicki też.
Kurwa, nie mam piłkarzy. Gakpo, Calvert-Lewin, nie? No to nie mam piłkarzy, panowie, żeby grać. A, dawaj skill na cholera, już ci mówię. Ale tam, jeśli chodzi o te skill dla cholera, Jethro, to wydaje mi się, że coś bym zmienił, wiesz? Tylko jeszcze nie wiem co. Gdzie ten kolor jest? No tutaj jest. Long range shooting, one touch pass, through passing, super sub, fighting spirit. Nie wiem, czy coś bym zmienił, czy nie. Nie wiem. Nie, to nie, bo ja tam z nogi to w ogóle, wiesz, to mało takich rzeczy robię. A, sakę miałem rozwinąć, tak, miałem sakę rozwinąć. Nie ma. Jako zmiennik Showa będzie. Reaper. Dobra, to ustawmy sobie już z tymi legendami, bo nie ma. Możemy raz sobie losować. Panowie, którą paczkę losujemy? Chyba angielską, nie? Gramy angielską. Poczekajcie, zobaczymy ilu jest piłkarzy stąd. Z Anglii. Znaczy z ligi angielskiej. No, nie, no jest ten Nunes tutaj fajny jest. No tego Nuneza bym wziął, panowie. Tego Nuneza bym wziął. Kunde też. Ale mimo, Kunde jest z Hiszpanii. No, on może przejdzie. No, jeden jest piłkarz, tylko nie. Nunes jest tutaj ten właśnie. Aj. No to warto, nie? Jak jeden jest z angielskiej, no to warto przecież, nie? No jest Danilo, dobrze. Jest też Sabitzer, całkiem spoko. No i Bellingham na koniec, proszę bardzo. Nikowi, no nie ma tego Anglika, nie? Ja nie wiem, co ja tam potrzebuję w ogóle z angielskiej jeszcze. Tam jest jakieś... A, eventów nie omawiałem, co tam jest. Tam są jacyś... Cześć, co mi brakuje tutaj w ogóle? Ja muszę kupić te, muszę kupić... troszkę tych, darmowych, lombardich. Teraz będę wam pokazywał tutorial ze skilli, dodawania. Cześć, Aizo. Ty, ale twarz mu zmienili chyba temu Lombardiemu, nie? Tutaj już. Nie, poważny zawodnik się zrobił. O tutaj. Nie zwracałem nigdy uwagi. No dobra, weźmy sobie teraz ten. Weźmy sobie tych, te skille. Zobaczmy, co mi się tam wlosuje. Low of the pass i pinpoint crossing szukam, żeby tego rozwinąć. Nie tego. A sakę jeszcze miałem rozwinąć te. No dobra, dobra, no.
Tylko muszę te skille trafić na niego. Cześć Marcin. Rajzol, to będzie ten sezon. Walczymy o top 1000. Chyba tak. Musimy zdobyć ten top 1000, panowie. To jest taki, że powiedzieć, skill training. 12 mam aż, dobra. To jest takie marzenie wielu Polaków. Cześć Kasperku. O Jezu. A, to ja bym musiał to zrobić. Może jednego poszukam najpierw. Bo to szukam piłkarza pewnie, który ma dwa skille. Tak? No tak, no. O, ping-pong rosny nie mam. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! O, jest Lombardi jeden. Dobra. Cześć, Gryzmaty. To jest ten Lombardi, no to wrzucimy na Lombardiego sobie innego Lombardiego z Pinpoint Crossing, jak trafię. Tak zrobimy, no. Grupasy, no dobra, w porządku. Cztery tylko kupiłem? A, dobra, no. Tego mam dużo już, tego już nawet nie chcę szukać. No jest Low Lofted Pass. Drugi. Knuckle Shot, dobra, niech będzie też Knuckle Shot. Proszę bardzo, no dobrze daje. Kupiłem tylko czterech. Myślałem, że będę działał na nich, ale tutaj dobrze daje coś. Jakbym robił dwa razy, jakbym dodał dwa skille, nie? Jeden skill 257, drugi 257 chyba, to mi teoretycznie starczy, nie? No ale jak wrzucicie jednego Lombardiego w drugiego Lombardiego, a później dwóch Lombardich innego piłkarza, to będzie taniej. Jak to kurwa taniej, nie? No bo jak wrzucacie piłkarza o tym samym imieniu, w innego piłkarza o tym samym imieniu, to macie 50% taniej. Oglądacie te tutoriale, nie? Te, wszystkie kurwa. No ale pinpoint cross nie znajdę, no. No i dwa skille zostały, no i nie trafię, no, nie trafię, no, same szajsy mi daje. Nie, było okej, nie. One touch pass, proszę bardzo. Crackback, w porządku. No dobra, ale Saki nie mamy. Saki niestety nie mamy.
co mamy na sacę możemy dać? No dam mu ten low lofted pass. Jak mu będzie. I tak nie mam innego obrońcy. Man marking mógłby mu też dać. Cześć, Rafokuks. Coś tam mamy. Reset sezonu. Co tam jeszcze? Paczka Team of the Season z ligi angielskiej. No i 11 tygodnia. A jak coś, to Rafokuks, weź przewin sobie na YouTubie, to tam może przewijać. Dobra, panowie, musimy coś kupić? Chyba nie. Beckham tutaj jest... A ten Kunia, kto to, skąd on jest? O, Liga Angielska. Co to za klub? Gdzie on tu gra? To nie wiedziałem. Dobra, 3 strzały możemy sobie zrobić z Ligi Angielskiej. Może Rodri wpadnie. O, bramkarza akurat nie mam. Znaczy mam, tego Czecha jest. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Bez legend gramy. Jedziemy na całego. Zrobimy sobie taki można powiedzieć, content. Bez legend, powrzucamy ich, bo oni muszą wyjechać i itp. itd., nie? Tak, sputlejamy. Weźmiemy sobie całą paczkę tego i... Stać mnie, kurwa. To mnie nie stać. Losuj po 9, a nie rady. Tak, Jarosz, tak, no. Tylko podrzutki. Rodri, proszę bardzo. Albo zagramy taką złotą jedenastką, nie? Ktoś tam będzie patrzył. Nie, Jarosz, to ja nie będę tak grał, wiesz? To jest toporny futbol. Jak to wiesz? Szkoda gadać, Jarosz. Zaraz, zrobimy sobie złotych chłopaków. No ale tutaj od razu będziemy się mierzyć z Holokaustem. I ten Barclay też do sprawdzenia będzie. No szkoda, że ten Darwin Nunes nie wpadł. To by idealnie siedział do tego składu. Ty, panowie, ale na start taka paczka. Zaczynacie we futbol grać. Kupujecie sobie za 89 zł 20 strzałów. Cześć, Nur. Dzień dobry. Zobaczymy, panowie. No tak, za 89 zeta. Coś lepszego można dostać? No, trenera chyba można dostać, nie? Tak, tą paczkę jakiegoś kraju. A to też nie jest zła. A będziemy sobie grać w tym sezonie samymi piłkarzami z drużyny angielskiej. No, 2 dni, kurwa, nie? Bo zaraz wejdzie Hulit, prosimy drużynie, co jest? Ja tu porządek przyszedłem robić. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy, nie? Ale chciałbym bić pierwszą dywizję piłkarzami z ligi angielskiej, ale nie legendami, tylko aktualnymi, którzy grają teraz. Takie wyzwanko małe, nie? Zobaczymy, czy mi się uda, czy nie. Mam super piłkarzy. Nie najgorsi są. Powinno się udać.
Tylko, że wiesz, nie ma nikogo wysokiego z przodu. Targetmana. No to kur, no to... Powodzenia. No co, resetujemy paczkę jeszcze raz chyba, nie? Dobra, dobra, panie Knur. Dobra, ustalamy sobie bez tego, bez tych kart specjalnych, bez Van Dijka, bez Donnarumy, tych ulepszonych, takich wiecie, kategorii premium, bez Saki i itp. Itd. O Jezu. Robinson. Niech będzie. Pierwszy. Neto. Neto. No z tym mam problem. Z tym mam troszkę problem. Cześć, Artur. Ty, a Gross trochę podobny jest do tego, nie? Do Garetha Bale'a. $4,5 miliona? No... Nie wiem, no Bellingham ile? Z 600? Chyba tak, no. Gusto. Właśnie ten gusto tutaj. Dobra, to jest mój nowy, to jest ukryty talent. Nie no, Gabriel musi grać. A i taki dylemat teraz. Diogo Dalot czy Gusto? Gusto defensywne jest chyba. No tak, dobra. Zaraz to ustalimy. Watkins. Jak fajnie wyglądają teraz rzuci, nie? Ty, Knur, no to ładnie wylosowałeś. No to pogratulować, panowie. A co ty, Kamilio, nie miałeś tego? Nie miałeś Kunde nigdy? Visa. Endo. Tutaj właśnie będzie grał Rodri. O Jezu. Ale Solanke to chyba będzie na ataku grał u mnie. Chyba tak. Eze. No i Rodri. Rodri 102 aż. Proszę bardzo. Vicario. Bez Legendary'a. Poniedziałek Valverde Fortress. Wiesz co, Valverde? Co oni tak z tym Fortress dają teraz? Aleksander Cole Palmer,
Ja nie wiem, czy mam Palmera, wiesz? Zaraz zobaczymy sobie. Chyba nie ma Palmera. A nie chcę kupować za żywi pońcy, wiesz? Bo... Palmer. Nie ma, nie mam Palmera. Mało tych piłkarzy mam. Wykasowałem prawie wszystkich, nie? Dobra, co nam brakuje jeszcze? Trochę nam brakuje. Panowie, tam piszcie w głównym składzie, koło wystawić, bo ja tak po prostu wystawiłem, jak wystawiłem. Nie wiem, może sugerujmy się tym overallem, bo nie chce mi się myśleć na razie. No to te, dlatego to pozycji nie mam w ogóle, nie? Może na atak wejdzie czasem. Nie, tego musimy zmienić. Poczekajcie, to musi mieć ręce i nogi. Robinson. No te słabe wrzutki ma trochę. Aha, i tu wyboru nie mam. To było na tyle. Dobra, musimy napadziora znaleźć jakiegoś, jeszcze z ligi angielskiej. Gakpo? Gakpo. Eze Zagrosa. Dobra, poczekaj. Eze Zagrosa. No to Walkera też puścimy. Za Oshi może tak. Dobra, tak. Mamy na prawą stronę Gusto. Jak coś, to będzie zmieniał tego. Endo tutaj, tak. No ten mi nie siedzi, ten tutaj, ten Neto, to mi nie siedzi w ogóle. Magate. Neto mi nie siedzi. A co to? Czekaj, co ja tu miałem za piłkarz? Ten, tak. O Jezu. Dobra, ci dwaj mi nie siedzą, Gordon. Potrzeba tego lewego obrońcy. Jednego. No i napastników dwóch. Tak, weźmiemy lewego obrońcę jakiegoś. Z formą C. No nie ma nikogo. Ja nawet nie mam tego, kasy, żeby wytrenować. No właśnie.
Zarzypi? Dobra, Knur. No to może zarzypi weźmiemy jakiegoś. Tak, zarzypi może weźmiemy. Właśnie, Vicario czy Neto? Nie, dobra, Vicario, bo ja nie mam, na treningi nie mam nawet. Ale tu mam Saliba jeszcze. Poczekajcie, też tu mam jakichś piłkarzy. Ward-Prowse bym wylevelował. McAllister. Saliba bym wrzucił gdzieś tam. Nie, dobra, niech ci nowi grają. Tarkowski też zostanie przetestowany. To jest taki test tutorialowy, nie? Test tutorialowy. Dobra, 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 no, robimy to, no. Co ja tutaj dałem? RB? No nie wiem, co ty dałeś? No jest Palmer, tam chcieliście Palmera, no ale to... on wysoki jest nawet. Ja nie mam treningów, żeby go wytrenować nawet. Dobra, w trakcie tego będzie levelował ten obrońca. To jest taki obrońca... Gdzie oni są ci lewi? Udogi? A gdzie jest ten Robertson? To on nie gra tutaj już? No jest, co on taki jakiś tani się zrobił? Dobra, weźmy Zinchenko sobie. No gdzie ten Zinchenko? A, może formę ma wyższą? Co to jest nie tak? No jest Arsenal. A, forma D. Kurwa. Dobra, Zinchenko będzie się szkolił w trakcie. Nie no, dolevelowałbym go, tylko już nie ma pieniędzy. Nie no, nie weźmiemy go w formie D, no bez jaj. Weźmy Robinsona. Albo nie Robinsona, jeszcze zobaczmy, kto tam jeszcze jest. Robertsona, Robinsona, Walker, Mitoma, Zinchenko, Show jest. Estupinan, Boże. McNeil? Gdzie jest ten McNeil? Ale ja pewnie szukam kogoś, kto ma na starcie Lolo te pas i Pitboy Crossing. To mnie najbardziej interesuje.
O. Cross specjalist. Lewego obrońcę szukam. Każdy tu ma barko jakiś. No proszę, Digne. Panowie, to jest Digne. Mój nowy obrońca. Jaką ma formę? C. Może być. Tak. No nie ma tak łatwo z główkowaniem teraz. Możemy w nie wyjść w ogóle. Mamy Halanda z przodu tylko. Czekaj, kogo tu jeszcze mam? No to takie wyzwanko będzie, nie? Watkins, Wisa, Solankę. Dobra. Zobaczymy, czy ten wikario w bramce pomoże, nie? Ale tam jeszcze będę miał losowanie, to czekajcie, z eventów. Tam chyba powinno być jedno losowanie. O. To dodali. Trzy... Co to jest? Trening pozycji. Skill. Dwie pozycje. Nie wiem, czy to mogę na automacie grać, czy nie. No ja to trzeba samemu panowie grać, a to mi się nie chce. Tutaj jest. Aha. No to może być fajne. GP pointsy. Dwa skille. Proszę was, jeszcze z rangę, nie? No to mogą się ludzie bawić. To to jeszcze te doszły aż? No jest jeden strzał. Tutaj. A to z ligi angielskiej. Ja będę miał drugiego. Dobrze. No to co, jedziemy panowie, nie? Otwieramy tutaj turniej i czekałem na przeciwnika. O Jezu, jakiś wojownik. Kto tutaj jeszcze jest? Szybko wbili. Bardzo szybko. Nie wbijajmy najszybciej, to będzie łatwiej.
Wiecie, tylko teraz tak. Haaland z przodu wygra główkę, Calvert-Lewin też, tylko to nie jest Jan Koller. Boczni obrońcy nie, praktycznie nie będą nimi robić przerzutów, bo nie mają low low ten pas. I to trochę będzie lipa. Aha, jeszcze jak teraz mecz wygram, to już zmienimy sobie Badża na pierwszą ligę. I jednego, i drugiego zmienimy Badża na 100 zwycięstw jako longball. Tylko muszę wygrać. Dalot. Ten nie wiem, czy miał? No nie, nie ma do przerzutów nic. Poprzerzucać nie poprzerzucam. Jest Digne. Digne to ma. Gusto? No Gusto też nie ma. No tutaj gdzieś wyeliminuje mi trochę tą moją taktykę. Tarkowski wchodzi. Endo, sprawdzimy. Niski Endo. Barclay. To Barclay mocny. Dobrze. No ale Tarkowski jest lepszy w powietrzu jak ten. Jak ten Oshi. Troszkę. No i co tam, Leszku? Cześć, Leszek. Ciężko idzie, co? Tą taktyką. Dobrze się z tyłu gra, tylko z przodu ciężko atak. Pochwal się wynikami. O, żadnych wyników nie mam. 10 meczy, 10 przegranych. No ale który, co to znaczy, w której się lidze gra? Wiem, dla mnie to by było znaczenie. Brałem szóstą, siódmą ligę, kurwa, bez znaczenia, nie? Cześć, Dominik. Ale jest Haaland, panowie, jest Haaland. Haaland pamięta sukcesy tej drużyny. Te pierwsze sukcesy, największe. Spokojnie, on poradzi sobie z nimi. Endo. No dobrze, dobrze. Gabriel wyjaśnił. No szybkościowo, panowie, szybkościowo musimy jeździć bardziej. Oj, Tarkowski zawahał się. No to ładnie ci, Leszek, poszło, bardzo ładnie. Ale grałeś wcześniej po prostu i ci nie szło, i jak zmieniłeś, to zaczęło iść, czy jak to u ciebie wyglądało? Pięknie. Knur. Chciałem rewanż tenerem. Ale w lidze to znaczy. No to nie, no. No to nie, to jeszcze nie teraz, panie Knur.
No jeszcze mi w ogóle obrońcy nie podeszli wysoko, żeby wrzucić. Nic na razie. Dalot. Ładnie. Gibbs White. On ma dobre wrzutki nawet. On mi tam faulował. Endo, no trochę za krótki Endo. Tarkowski popełnił błąd przy pierwszej bramce, ale na chwilę tylko, już się uspokoił. Dobrze, to Gabriela wziąłem, nie? Do zespołu. No, Endo, ładnie, ładnie, Endo, no kurczę, no szkoda. Barclay poczeka, poczeka Barclay. Oj. Haaland pamięta lepsze wrzutki, panowie. No ci zawodnicy troszkę nie wrzucają tak jak powinni. Haaland nawet myśli, co, gdzie? On widział tych zawodnika jakiegoś, co tak krzywo wrzucił. No tak to będzie wyglądać niestety. Aj ty. Aha, no to widzisz Leszek, no. No trzeba może dłużej pograć z taktyką. Ja teraz próbuję grać, wiesz, tak stricte swoją taktyką, ale zawodników nie takich idealnych pod siebie. No Calvert-Lewin i Haaland tutaj siedzą, ale brakuje mi targetmana. Natomiast obrońcy nie mają low lofted pass, a wrzutki na poziomie 80 i ten 84. No nie są jakieś najlepsze, nie? No to no nic, no. Tak się gra teraz w tym futbolu. Takie robimy wezwanko sobie. Deszcz u nas pada dzisiaj. 15 stopni, 16. Teremos uma substituição. Ale mi się tutaj strollował trochę. Dobrze, no bez jaj. A Vicario u mnie broni. Nawet nie zwróciłem uwagi, zapomniałem o nim. Barclay. Ręka, ręka była. Ups.
Ale wrzutka, kurwa. No, Endo na razie mi się podoba, panowie. Zobacz, jak Endo wygląda. Jak miał tak 7 cm wyżej, to byłby sztos na maksa, nie? Bardzo fajnie wygląda. Ten Dalot też fajnie chodzi. No i Gabriel, ale to wiadomo, nie? Walker też wiadomo. Substituição em andamento. Co on, kurwa, tak wchodzi? Co on tutaj może mieszać? Co on tu miesza, kurwa, co chwilę? Przeniosę jednego centymetr w lewo, jednego w prawo. Schlotterbeck? No, ja go mam? Czy mam go chyba, nie? Nie, nie mam go. A, bo on był w ten tym, w 11 tygodnia był. No. Może mu brakuje jednego punktu, tak żeby awansować do trzeciej, nie? Dywizji i się męczy teraz ze mną. Co, Harry Kane, Ronaldo, fajnie. Lewy Mbappe, to bym... To tak mi nie siedzą. Neymar też mi nie siedzi. A na MF-ie to w ogóle Messi, Maradona czy Bruno Fernandes. Griezmann jeszcze może okej. Ja, wiesz, ja raczej skrzydłami gram. Ale masz takich, wiesz, pomocników, to ludzie grają tacy, wiesz, pro playerzy, nie? Co potrafią podryblować, pokiwać. Ale jak ty nie potrafisz, wiesz, kiwać, a nie dryblować, no to bym sobie odpuścił. Poszukałbym innych piłkarzy. Jak to było ryzykownie. Gibbs White? Masz. I gram bez Rodriego teraz w składzie. Walker, wyjazd. O Jezu, jak zagrałem. Tarkowski, spokojnie. Bardzo dobrze. Gabriel. Wyjazd. No, to jest ostoja mojej obrony. Endo. Niedokładnie. Walker. Tarkowski troszkę słabo ze speedem u niego. Troszkę tak. Vicario broni. Na razie nie ma co bronić. Calvert, musisz. Aj. Wisa wchodzi, dobrze.
Paqueta. Ai. Wisa. No nic z tego. Paqueta. Jeszcze nie koniec. Troszkę te 1,76 wzrostu Wisy trochę... Chyba nie... O Jezus, no to naprawdę mi tak zdobędziesz gola. Kurwa no. Vicario. Vicario. No ale to akcję miał, to naprawdę tak zdobył bramkę. Parciarz. Kurwa, przejmowałem piłkę, jeszcze mi zabrał. Maj. Paqueta, Paqueta, Walker. Z Walkera nie ma żartów. Może teraz. Oj, błąd. Wisa. Dobrze. Ostatnie minuty, Robinson. Czy potrafi wrzucić jeszcze? Paqueta. Wolny Marcin trochę jest, nie? Ten Tarkowski. Troszkę tak, też mi się tak wydaje. No nic. Pierwsze koty za płot. Na razie tak. On fajnie chodzi, ten koleś. Ale ja go muszę z kimś innym zostawić, bo on pójdzie tutaj. Ten S dobry jest. ...72-68 ma ten Tarkowski. Digna. Cześć Mateusz. Aha, środek, ale tutaj wiesz, ja ci mówię, że nic o swoich odczuciach, nie? Bo zagrałem i... No, jego bramka była. Bo źle się ustawił, a później wiesz, no nie nadrobił swojego błędu szybkością. Ale gramy, gramy no. Potrzebujemy jednego zwycięstwa, sobie badże ustawimy dwa. Będzie dobrze. Nie, zobaczymy, jeszcze mu zaufam, wiesz? Bo on w miarę dobrze w powietrzu walczy, to ma na stałe fragmenty, miał chyba 96. Zobaczymy, James, to jest taki, można powiedzieć, test zawodników z paczki angielskiej. Patrz, pierwszą dywizję chłopak już ma, już ustawił barza sobie. A my nic. Mezopotamia. Kurwa, to jeszcze istnieje?
Alan wystraszył się. Jest dignę. No, na razie bez tego. Bez treningów, ale dopiero zaczyna. Czy się wytrenuje? Dobra, ty, słuchajcie, zrobimy taki eksperyment. Puścimy Endo na obrońcę, na CBK. Może nie będzie wrzucał tamten koleś. Może nie będzie wrzucał, zobaczymy. W ogóle ta strona, nie? Ten młody, bez treningów, ten niski, kurwa, gdzie ty grasz? Watkins Hakpo, dobrze. Ale wikarię jedną setkę uratował. Jedną setkę wikarię uratował. Dobrze było. Ale pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, czy jak nowe badże będą, czy przy nich ranking będzie? No to nie będzie. To może i dobrze. Ktoś, kto zajął... Ktoś tu musiał się wkurwić, co zajął, wiesz, 102 miejsce, nie? Kurwa. Tak samo jak ja. Nie, już się nawet nie wkurzyłem, ja tam już wylądowałem na 1800, żeby tylko badża dostać. No teraz mają przeciwnicy ten, dobry atak mają. Będą musieli się naprawdę napocić. Ale my też nie najgorszy mam. Dignę! No Digny jeszcze treningów nie zazna w tej drużynie. No Endo tam w obronie. Watkins. Rodri. Pilnuje. Bardzo dobrze. O kurwa, Digny, gdzie ty miałeś treningi, jak ci nie było? O, ja to nie byłem, no, Mimbaj, nie byłem, no. Spokojnie gramy, tak jest, Gabriel. Watkins. Pozytywne zaskoczenie. Watkins. Dalota, aż zabrakło troszkę. A ja go mogę go łatwo skontrować, tego kolesia. Tylko, że muszę mieć piłkę. Vicario. Watkins. Bardzo dużo pojedynków wygrywa. Bardzo dużo. Jednego wzrostu, 1,80 m wzrostu. On ma aerial superiority dodane. Super piłkarz. Dalot. Do Digne. Digne. Bez treningów. Jeszcze nie zaznał żadnych treningów. Gross. Eze. Dobrze. Nie ma miejsc. Są tylko barze. Hakpo. Pierwszy kontakt z piłką. Dignę, bez treningów, Dignę. On się jeszcze uczy. Dobra, jest. Gabriel, poświęcenie, to jest to. Walker, drabia. Cross.
Jak? Właśnie tutaj mi zabrakło trochę tego. Zabrakło mi lolo w ten pas, bo ta piła powinna szybciej dolecieć do tego, do miejsca docelowego. Poważnie? Są miejsca? No to teraz mi mówicie. Ja dawno bym był top 1000. Jakbym wiedział tylko. No to zajebiście. Zaraz zobaczymy. Jak skontrować się dałem? Dignę, musisz zabrać to. Dobrze, bardzo dobrze Dignę. Niech ten Neymar nauczy się, że nie wszystko kupisz. Rodri. Gabriel. No szkurde, zabrał mi tą piłkę, no. Vicario, na spokojnie. Watkins. Ależ on walczy w powietrzu, panowie. Eze. Też super piłkarz. Dalot. Watkins. Watkins jeszcze raz, poprawi. Gross! Kurwa, Gross! Wiecie co znaczy Gross po niemiecku? Duży. No i 1,89 m wzrostu ma. Gakpo. Gakpo, za plecami zostawił. Gakpo. Masz dobrze, Gakpo, bardzo dobrze. Edze, dobry mecz tego zawodnika, Edze. Jak zrypałem. Jak zrypałem, no. Dziecko, gdzie ty Neymarem z Walkerem? Uż, żeś fuksa miał teraz. Nasza? No jednak nie, nie. Nie, to może być chyba, wiesz co? Może na wszystkich chyba, tak mi się wydaje. Watkins. Watkins znowu wygrywa główkę. No masakra. Ten Watkins mnie ten... Gras, no, gras. Grot gras powinno być, nie? Bardzo mnie zaskakuje ten. Ja wiem, że on ma aerial, Watkins, ale nie wiedziałem, że aż... tak mu podboostuje tą skoczność, nie? Zobaczcie. Jumping 82, główko 83, fizyka 76, plus aerial, nie? Ale bez główkowania. No ale dużo piłek wygrywa. Gross. Rodri, spokojnie, teraz to my atakujemy. Dalot. Eze, a Eze próbował, bardzo dobrze. Endo. Ale Digne nie odstaje. Zaraz mu levele 2 wbije za ten mecz.
Roboty ten LZ tutaj robi w środku pola bardzo dużą. Bardzo dużą. O, jak prawie, zabrakło troszkę. Jest gros. Digne, młodziutki. 47 lat w maju. Ja pierdzielę. No nie, no i co gwizdasz, frajerze? Wiesz co? Fifeczek? Fileczek. Quick Counter, bo też dawno nie widziałem, jak nie grałeś dużo w e-football, to raczej Quick Counter. Jak grasz Quick Counter, to musisz uważać, żeby nie tracić piłek na własnej połowie, bo bardzo obrona ci nisko stoi i no jesteś nadziany na kontry. Ale mimo to wolałbym mimo wszystko Quick Counter niż Possession. Po prostu tak mi się wydaje, że bardziej jest dla doświadczonych graczy niż... Eze, ale mecz ma teraz. Dalot. Digne. Gakpo. Ładnie. Ładnie mu podał. Bardzo dobrze. Rodri pilnuje. Digne. Jeszcze raz Digne. Jak? Mogę wrzucać, zrobiłem super cancel i co i nic, no. Watkins musisz ponownie. Ależ on gra. Uciekł Watkins. Dawaj go na plecy. Edze! Tak jest. Tak jest. To jest bardzo dobra karta, ten Edze. No, ten Rodri też jest zajebisty, tylko nie biegać nim do boku, bo on jest troszkę wolny, no. Jak na środku gra, to jest super. Boże. Oj, dziecko. Łotkin. Wisa wszedł na boisko. Dobrze. Digne. O, temu brakuje troszkę. Ale ma szybkość. Ma szybkość i chęci. To jest najważniejsze. Ups. Gabriel wyjaśnia. Wisa, no dobrze. Dalot, spokojny przerzut. Wręcz bym powiedział, zajebisty. No brakuje mi przerzutów. Już wiem, że sobie na przerzut tutaj nie pogram. No chyba, że Digne wytrenuje się, bo on tam ma. Eze, musisz. Czerwona. Jeszcze na koniec mecz czerwona wypadnie. Leszek Beckenbauera mimo wszystko wolałbym na środek obrony. Mimo wszystko. Nie, najlepiej to bym wolał go wyrzucić na CMF-a. Na środek pomocy.
No, nie grałbym nim na DMF-ie czy na CB-ku. Jakoś, znaczy wiesz, z mojej perspektywy, nie? Ale co to znaczy chwileczek, że overall się traci na quick counter? No dignę już trochę na drobiu treningów. Tak jak pan Renifer Juchu ci napisał. Tak jak Renifer ci napisał. On ma rację, bo jest Reniferem od Świętego Mikołaja. Dobra, po co to, co ja robię w ogóle tutaj teraz? Kurwa, level mi dobiło się, no może mu dobiję, no te. Fileczek, wiesz, jak wybierasz trenera, nie? No to musisz patrzeć, jaki playstyle grasz. Zobacz, jak grasz playstyle, tak jak ja, załóżmy long ball, no to wybierasz sobie trenera, wiesz, Deschamps ma na przykład long ball 67, a long ball pod counter 88. Szukasz takiego, który ma 88, bo to jest najwyższa wartość obecnie. Do twojego playstyle'u, to nie będziesz tracił overalla żadnego. Jak ten Bellingham? Gerard, wiesz co? Ten Bellingham ma attacking awareness względem tego box to box o 20 prawie punktów wyżej, ale ten Bellingham to jest creative playmaker. To też inaczej trzeba rozpatrywać zawodników. To nie, ja nie chcę porównywać ich. Ale dobrze wygląda, bardzo dobrze wygląda. Jak każdy Bellingham. Ale Leszek, to wiesz, bo nie zapytałeś, czy gram out wide, czy gram skrzydłami, zapytałeś. Bo jak pytasz na przykład, no może grać quick counter, też może grać skrzydłami. Nie sprecyzowałeś pytania. Czekaj, tutaj coś miałem tutaj zrobić, to badge, nie? A, wskoczyło mi już. Ten badge, ten lepszy. A samo wskoczyło. Panowie, to samo wskakuje. Dobra, no jest tutaj. Pierwsza dywizja. Kolejny poziom to tam trzeba zrobić. Tak? No tak zrobić, że ładnie było, nie? No i tutaj, no wstyd z takim czymś pokazywać się 5 meczów, nie? To nie, z tym nie będziemy wchodzić. Na razie, nie? O. To. No jak 10 by było, no to 10 to jeszcze w porządku, nie? No to piątki to nie będę pokazywał, siara trochę. To nigdy dziesiątki nie zrobię. No bo teraz masz badże. Leszek, teraz masz badże. Zamiast tych miejsc to masz badże i... Ile tutaj mam w ogóle meczy rozegranych? O, kolejny to jest 1000 meczy. 15 tysięcy meczy. Kurwa.
No i nie ma miejsca. Niedoceniona dev? Wiesz co, doceniony, fileczek. Tylko w pewnym momencie musisz się, wiesz, zależy jak to gra, no ale to, no wiesz, matematyki nie oszukasz, no i załóż, masz delikta, super się ustawia, nie, ale jak trzeba się ścigać, to już ci żadne ustawienie nie pomoże. Wiesz, może zapobiec temu dobrym ustawieniem, nie, delikt. Walczy w powietrzu też super i zapobiegnie części, po prostu dobrze się ustawi w trakcie meczu. Ale jak będzie miał pojedynek biegowy na taki, wiesz, jakieś prostopadłe podanie, no to... No co on zrobi? Z szybkością na poziomie, nie wiem, 75 ma? 7? 77? Nie, Leszek! Leszek, bo teraz będziesz widział te miejsca, tylko gracz musi ustalić sobie. Jak ja teraz widziałeś, ustawiałem sobie tą... odznakę i ludzie będą wiedzieć, z kim grają. Część ludzi sobie trzecią dywizję ustawi, część ludzi drugą, a czwartą, piątą, szóstą, no to bez znaczenia. Wszyscy tak samo tam grają. Nie obrażając nikogo, nie? To kwestia tego, na kogo się trafi. No to, no... Nie, Jarosz, nie było nowych tego, nie było wypłaty. Wypłata jest 10. 10 wypłata jest i... Ale sobie taki event robimy, że gramy aktualnymi piłkarzami, którzy grają w lidze angielskiej. Nie, że jakieś Vieiry, Drogby, nie? Nie, takimi normalnymi. No i teraz miałem tą odznakę, ale nie było miejsca. No też, Leszek, też tak myślę, wiesz, też, bo to jednak tak jak Piotrek kiedyś mówił u nas na czacie mówił tak, że między, wiesz, top 1000 a top 100 to jest, wiesz, ta sama odznaka, a przepaść w skillu, o, w ten sposób, nie? No ja też to czuję, że tak jest. Zobaczcie, ja mam tych gości z formą C. Praktycznie u mnie są wszyscy z formą C i te strzałki, to, zobaczcie na strzałki, jak to wygląda, nie? I się nic nie zmienia za dużo. No właśnie, James, no nie każdy dojdzie do trzeciej dywizji. Leszek, ja byłem 2300, albo 2300, albo 2600. No chciałbym walczyć, no w poprzedniej sezonie chciałem walczyć o top 1000, już byłem 1022, zacząłem grać i spadłem, mówię dobra, już machnąłem ręką, nie? Już nie było sensu. No ciężki pojedynek się zapowiada, ale mamy Solankę w ataku i Calverta Luina. EZ też nie odstawia nogi. A jest podane, Michael? No kurczę, no u mnie nie jest. Bo to... Mateo, masz odznakę? Michael, jak to jest? Tylko typ top 1000 wyżej jest miejsce? Jakbym wiedział, to bym awansował. No to gratulacje, Mateo. No widziałeś, Jarosz? I bardzo dobrze zarobił. Ja jestem głównym tutaj sponsorem eFootball.
Gerrard zawodnika nie ma teraz do wyboru. Teraz gram ligą angielską. No, to widzisz, jeden mecz wygrałeś i już taki awans, nie? Bo tam już ludzie nie ryzykują. Calvert-Lewin. Troszkę wysoko podszedł tutaj właśnie ten mój Rodri. Oshi. Pierwszy mecz jego. Paketa. No Solanke prawie debiut. W debiucie prawie Solanke. Dobra. My tu nie przyjechaliśmy się bawić z nim. Tak jest, Dalot. To problemy mają, problemy mają. To jest zagrożenie totalne. Robinson. Paketa. Jeszcze raz. Ale będziemy go męczyć tutaj w tym meczu. Tak jest. Mamy lepszy skład. To jest liga angielska, tu się twardo gra. Oj, co Lankę się machną. Eze, spokój. Ups. Calvert. Bardzo dobrze. Nie było spalonego. Co tam? Metr? Pięknie. Eze. Nasz. Nie robi cię Gerrard, ale przecież masz na streamie napisane, że zobacz, w tytule streama. Już to zrobiłem przed tym, zanim się pojawiłeś. Solankę. Robinson... Calvert! No nie! Mogłem wierzyć tym Robinsonem, bardziej. Dobrze. Nie grałem Leszek nigdy. Nigdy z Janciem czy nie grałem. Filipem. Calvert, ale on jest aktywny w tym meczu. Masz ty.
Co to za Robinson u mnie biega? Tego kolesia nie znam. A to Andy Robinson? Oshi, bardzo dobrze. Paketa. No, ależ prawie zabrakło. Jest! Calvert! Jak przyjąłem! Na biegu to robiłem. Szkoda. To Amerykanin jest. No szybki, szybki jest. Los niños que estén interesados en echar una mano como recoge pelotas pueden informarse en las oficinas del estadio. Ale błąd. No paketa się ładnie się paketa. No Vicario. Nie było przeciwnika jeszcze dobrego. No ale... Boże... No.
Nie, nie tego, nie grałem z Janciu czy z Filipem. Mój największy sukces, no to wygrałem z top 8 i remis top 5. Taki sukces osobisty, największy, nie? Jeśli chodzi o pojedyncze mecze. Były. Mateusz, cofnij do tyłu na YouTubie, będzie na początku omawiane. Do 15 robimy. Cofnij do... No, cofnij do tyłu. Panowie, takie pytanie mam. Może Mateusz, ty tam będziesz wiedział, czy ktoś z was będzie wiedział. Bo czasem widzę, że na YouTubie są filmy, macie wybór jakości filmu i tam jest no 2160, tam Full HD, jakieś 1080, to czasem jest tak, że 2160 HDR. Ja wiem, że nagrywam w tym HDR-ze, ale no, na YouTubie się nie pojawia, tylko pokazuje się 2160. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy przez kodeki, czy przez co, może znacie odpowiedź. No, ale mu dałem na plecy. Aj. No to teraz... Kurwa, dałem mu tą akcję w ogóle za darmo. Tutaj, nie wiem co chciałem zrobić. Gabriel mógł kiwać i chyba podać. Od razu piła do przodu. Tak jest. To był zwód. Holand. Ja pierdzielę. Jeszcze się ślizgiem zrobił. A, 2160 to jest rozdzielczość 4K. No właśnie. Ale ja na komórce operuję, wiesz, i niektóre filmy widzę, że mam wybór 2160 i z boku jest napisane jeszcze HDR, część filmów jest, a na moich nie jest napisane. Nie wiem, może muszę poczekać, że ja zaraz zobaczę.
Nie będę szło tak jeszcze, szczerze mówiąc, panowie, z tym. Z tym HDR-em. Już mam tak fajnie wszystko ustawione na, a nie tego. To wszystko fajnie wygląda na YouTubie, nie? Te filmy, tylko że właśnie no nie jest opcja HDR. Nie ma wyboru. Tak, Piotrek idzie. Mocny zespół to ważne zwycięstwa są, nie? Zobacz. Czekaj, zaraz się pokażę. Nie wiem, czy oni jakieś mieli tutaj badże. Ten pierwszy miał. To coś tam grał. Nie no, ten był chyba dobry. No, ten z pierwszej dywizji był. No ale się mierzył z mocą, której nie można kontrolować. Artur, ale jak jesteś w stanie stwierdzić, że to HDR? No ale Mateusz, no bo ale to, bo wiem, że jest tak, że gdzieś tam gdzieś czytałem kiedyś, że YouTube, im więcej masz subskrybentów, tym, nie wiem, tym bardziej jest ta jakość lepsza jest, czy coś, nie wiem, coś takiego, jak czytam jakieś głupoty, nie chyba. A, to ci Artur, ale wiesz, Artur, chodzi o to, że niektóre filmy, jak u kogoś tam patrzę, no to, wiesz, tam pokazuje się, masz wybór jakości, nie, tam 1080, 2160, no i pokazuje się 2160 i z boku jeszcze napisane HDR. No ale jak ci się odpala w HDR, no to super. Dobrze to wygląda teraz, nie? Kurwa, teraz to wygląda luks. Tak sobie patrzę na swoje filmy, to teraz jeszcze dzisiaj, czy wczoraj jeszcze dodatkowo bardziej podkręcałem tą jakość tych filmów, żeby tak jak najwięcej wyciągnąć z tego, co mogę. Ten nie grał jeszcze. No, ale jak ci się wyświetla, że HDR jest, no to spoko. Aha, a na telewizorze, ale Artur, ty mówisz, jak jest wybór na YouTubie 4K HDR, no to możesz to wybrać, czy po prostu ci samo gdzieś tam pokazuje HDR? Bo ja na telefonie nawet mogę wybrać, wiesz, 4K, tylko i HDR też, niektóre filmy mają od niektórych twórców na YouTubie, no to widzę, że wiesz, że też mogę to zrobić. Koło mnie już nagrywam w takim ostrym HDR-ze, takim kurwa zajebistym, nie? Tylko tego nie widać na YouTubie. Znaczy jakościowo widać, ale nie ma przy wyborze tej jakości, nie jest napisane. Gross?
Solanka. Ja pierdzielę, no. Dobra, Artur, no to super. Oj. Ładnie. Solankę. No, no to super, super, Artur, bo do tego się przykładam, wiesz, do jakości to się mega przykładam. Chciałbym, żeby to wszystko najlepiej wyglądało, jak może wyglądać, nie? Kurwa. Panie. Wiesz co? Co ten Creative Playmaker robi? Kurwa, zapomniałem. Rozgrywa. Teremos un minuto de acréscimo.
rozgrywa Gerrard. Taki rozgrywający, nie? Tylko jak się porusza po boisku? Tak może trochę jak orchestrator, tylko tak nie cofający się głęboko do defensywy. Ja patrzyłem już, Artur. Ja patrzyłem już. Super wygląda. Jeszcze sobie przypomnę, który to. Ale już patrzyłem przez wszystkich zawodników. Schlotterbeck. Zaraz zobaczymy. On szybki, wysoki chyba jest, nie? Wejście. Ale on był kiedyś w płatce, wiesz? Tak, będzie się jeden wzrostu. No super jest. Bardzo fajny jest. No. Właśnie poruszanie. Młotkiem nie jestem. Kurczę, ciężko stwierdzić. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. Raczej to nie jest koleś, który tak ucieka, hole player, żeby mu podać, tylko bardziej przyjdzie po piłę, niż uciekać na pozycję, nie? Takie przeciwieństwo hole playera trochę. Ale wiesz, ten Bellingham ma swoje ID, jak każdy piłkarz. Ciekawe, jak to ID będzie teraz jego działać właśnie z Creative Playmaker. Też mnie samego ciekawi to, nie? Gibbs White, nabiegi go. Masz ty. Ale fajne te panowie, ostatnio te paczki, które wychodzą w czwartki, to naprawdę są fajne, ale to jest właśnie z mistrzostwami świata bardziej związane. Dlatego może są takie fajne karty, że każda karta jest praktycznie użyteczna.
Chyba Gerard tak. A, dlatego mi to tak łatwo się gra, bo on gra dwoma obrońcami, to mówię, co ja tak jadę do przodu z nim? Ale nie, nie Piotrek, to jest jedenastka. Potw to jest. Ten Schlotterbeck to jest w potwie. To wiem, że ta żółta to jest koksy, nie? Ale ta... Rodri, ładnie, ale ładnie. No to co? Za tydzień gramy samymi Hiszpanami chyba, nie? Nie no, ten sezon pogramy sobie Anglikami. Niezależnie od wyniku końcowego. Czy awansuję, czy nie awansuję do pierwszej dywizji, ale sobie pogramy tymi z Ligi Angielskiej ludźmi. No, właśnie, bo z Euro i Copa America. No to Mateusz normalnie mnie też denerwuje. No ale Vicario jedną bramkę puścił. Bardzo dobry piłkarz. Cześć Adam. No kurczę, ten Tarkowski trochę, trochę Artur jest za wolny, wiesz? Ja nim jeden mecz na razie rozegrałem. On jest wolny, ale dobrze walczy w powietrzu. Mocny fizycznie jest, ale trochę jest za wolny. Takie pierwsze odczucie miałem, wiesz? Tam zawalił przy tą bramkę, którą mi strzelił. No to akurat zawalił Tarkowski. Jaka pogoda? No dzisiaj jest pochmurnie, z 15 stopni. Tego tutaj? Co spadło? Nie wiem o co chodzi. Albo nie, może Gakpo, Haaland? Nie no, Haaland niech będzie. Tak, Artur, trochę ten Tarkowski za wolny, ale ten... z kolei ten... Jezu, jak to on się... Kto tam jest jeszcze? Ten Dalot fajny jest, bardzo fajny.
Ja to nie wiem, Jerry, co się dzieje. Może jakieś kombinacje alpejskie, żeby tylko popsuć mi humor. No dla moich chłopców to bez znaczenia. Dobrze, bardzo dobrze. A z Monsonem, znam Monsona, on dobrze gra. Monson dobrze gra. Którą dywizję? Ma jakąś odznakę? Pierwszą albo coś? O, niepotrzebnie tutaj przyszedłem tym Rodrim. No, petarda poszła. Aj, za lekko. Paketa. Ups. Pięknie, Rodri. Dzięki, Christopher. Pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników Xbox i PlayStation. PlayStation, dzięki, Christopher. Ładnie. No, rzut wolny. Bardzo dobry, Chris. Bez porażki. 4 mecze, 1 bramka stracona. Paketa jest tutaj. O Boże. To nie mam Arnolda już teraz, ale to nie szkodzi. A co, Paketa gorszy jest? Ja pierdzielę. No tak kręci bardzo? Nawet nie spodziewałem się, że tak może kręcić bardzo. To ci pokażę, jak wrzuca jeszcze. Zobacz, jak wrzuca do Haalanda. Eze, dawaj go. Patrz, do nogi mi się podać. Dobrze. Chyba tak, ale nie, to Chris chyba jeden przeciwnik tylko był taki poważny, no i teraz drugi. Monson jest dobry.
A brakuje mi trochę wrzutek jakościowych, wiesz? Wszystko jest w porządku, tylko... tylko wrzutki mi brakuje. Jakości. Widziałeś? Widziałeś? Jak dwóch obrońców się nabrało, jak małe dzieci, nie? O kurwa. Boczny obrońca takie cudo zrobił, Robinson. Ładnie, ładnie zrobił. A co z odznaką? Chris, chłopaki mówią, że jak masz top 1000, to już masz miejsce na tym top 1000. Ja mam, wiesz, tą odznakę dla biedaków. No to nie ma. Ale jak jest top 1000 i wyżej, no to już masz miejsce podane. Kurwa, nie fair, trochę ta bramka była. Ten strzał pakety za pola karnego, nie, i tak odbił. Aha, ale no głową dobił. Trochę nie fair. No, tam nie fair. Cześć, Rory. A Darson narzeka, coś tam mówi, że kurwa, bramkarze nie grają, że obrona nie gra. Mówi, że ta gra zrobiła się jak FIFA. Bo mu nie idzie, nie? A on jest mistrzem obrony, jak to powiedział. Gakpo! Biegnie, biegnie Reniwer przez Łotwę i Estonię. Tak jest. No i Rory, ale to Rory, to u ciebie to normalne jest. A Darson tam, wiesz, no ile Darson ma meczy rozegranych w poprzednim sezonie? 400, 500? Może czuję frustrację lekką. No i o to chodzi, Rory. Wiesz, chcemy jakieś tam rady Darsonowi dawać. Darson się wkurwia. Ale jednej rzeczy nie bierze pod uwagę, że wiesz... Patrz, tu dolot zrobił z nim. On nie bierze pod uwagę właśnie połączenia. Tak, wiesz, Christopher zawsze powtarza, no bardziej by kurwa zagrał nawet, nie? To by było lepiej. No Darson kompletnie nie bierze tego pod uwagę. Połączenia swojego. To też wiesz, bo broń nie ma znaczenia, czy tam trzymasz matchup, czy nie trzymasz matchup. No to ci zaraz gra zweryfikuje, nie? Pobiegniesz krzywo, czy obrońca ci pobiegnie krzywo. Ja widziałem, jak on tam bramki tracił, nie? Tak jak on pisał, nie? Dwa razy ich z trójką przechodzi piła. U mnie takich miejsc, no nie ma takich rzeczy, takich miejsca, nie?
Oj, lekko, za lekko było w nóżki. No gwizdaj, gwizdaj. O Jezus Chryste. Pięknie. No tak, Rory. No ty mnie takiej podstawy pytasz, czy ja kontroluję zawodnika, jak mam super cancer? No chyba tak. A co ty, kurwa, nie kontrolujesz, Rory? Zobacz, coś, co robi. Wszystko idzie w blok, kurwa. O, piętą, jeszcze go zablokuję Haalandem nawet, nie? O, zobacz, coś, patrz, uciekł mi. Oj. Co, Darson 124 kB na sekundę? Nie, bo on się niepotrzebnie wkurwia się na grę, no. Gra już tyle meczy i dalej takie, wiesz... To kurwa, no problem z połączeniem jest, i to ewidentny w Polsce, i być może od niego też, że on tego nie potrafi zaakceptować, że mu tam zawodnicy... Tak jakbyś miał zawodnika bez matcha, bo byś biegał kurwa w obronie koniem, normalnie byś biegał kurwa pionkiem w obronie, bez matchupa, bez niczego. Czasem też biegam w obronie bez matchupa, ale to jest mój wybór, nie? Bo jak gościu nadużywa fake shota, to zabójstwo jest, nie? Żeby grać z matchupem. O Jezus. Ale jak ten, jakie iwonki? Tutaj na czacie? Żeby coś tam... pisujesz wiadomość, żeby przeczytała? O to ci chodzi, Chris? Kurwa, James, manualnie w obronie? No to ja, wiesz, manualnie w obronie, no to kurwa, to sobie nie widzę, wiesz, no czasem grałem, jak grałem z tym.
Ja grałem z... No z tym top 5, to tam... Tam wiesz, na początku normalnie grałem z matchupem na spokojnie, ale koleś tak nadużywał fake shota, że moi co chwilę na dupie się kładli, nie? Dobrze, nie straciłem dwóch, trzech bramek na początku, bo było ciężko, no ale później to praktycznie... Później to praktycznie grałem 20% na matchupie, a 80% bez. Później, nie? Jak nadużywał. Ale jak nadużywał, a jak nie, no to wiesz, matchup jest mocna broń. A, dobra, Chris, o to ci chodzi. To jest taki tekst, wiem, o co ci chodzi, no. Może zrobię za tego, za te punkty kanału, jakąś wiadomość. Cie, Piotrek, ale to nie są mocni przeciwnicy. Zaraz, kurwa, się... O, tego kolesia też kojarzy, nie? Zaraz się wszystko uspokoi, spokojnie. Ty, ale teraz Arnold ma formę D, on gra tym Arnoldem. Z formą D. O, zobacz, Tarkowski ma 96, nie? Tutaj tylko, że on wolny jest trochę. 96 ma, a... na przykład Oshi ma 94, a z kolei jest ciut szybszy. Zobacz. No. Dobra, no to ten. Dobra, Piotrek, znaczy Chris, Rory, ogarnę to. A to Artur, to ja zawsze mówię, nie? Że to jest kwestia pewnie połączenia. Bo nie przypuszczam, żebyście lepiej grali ode mnie, czy... Znaczy, czy żebyście gorzej grali ode mnie. No tutaj sam widzisz, no grasz z trzecią dywizją, z drugą, też są ciężary, nie? Wygrywa jedna bramka czasem. Tarkowski. Dobrze, narzekałem troszkę na niego. Ale już nie narzekam. Już nie będę narzekał. Paketa. Spokojnie. Oj. Dwa razy kurwa od poprzeczki. Dwa razy od poprzeczki, panowie. Nie da poglądać. No, Tarkowski troszkę tu zabrakło szybkości.
Aj, Tarkowski, dobra. Ja się nie wypowiadam. Damy paketa. Do Tarkowskiego troszkę błąd robię, że go tam puściłem na skrajnego skrajnego obrońcę środkowego. Wydaje mi się, że no na środek też go nie dam. Na środek też go nie dam, bo tam musi być szybki do asekuracji. Muszę uważać, Tarkowski, będzie dobrze. Jeszcze mi zabrał. To jest dobre. No, ale tu mogłoby z tego bramkę, ja mu dałem trochę za pasywnie w obronie. No to samo zrobiłem. I się nabrałem na to. No, ale to minimalny chyba był. No Gakpo to ma chyba 59 z główki. No ale jest pusta pozycja, tylko łeb dołoży i będzie lux. Fra-
Tarkowski. No właśnie. Wypadł. Ci saranno 3 minuti di recupero. No ale siadłem ładnie. Thank you very much, Jose. Ty, ale moglibyśmy, Chris, zrobić drużynę Norwegii. Tak myślę, że drużynę Norwegii byśmy mogli zrobić, ale pogramy sobie w tym sezonie samymi Anglikami. Nie, nie potrzeba. Samymi ten... Anglikami zrobimy sobie ten sezon. Ja już nie będę kombinował, poczekamy na tego... On, ale tymi kartami normalnymi, znaczy nie tymi takimi koksami, tylko normalnymi pogramy sobie. No tą pierwszą dywizję mam nadzieję, że zrobić. A co mi łysymi? L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Dobrze. Hatry Gakpo! Boże, co to? No. Kiedy, Chris? Kurczę, nie wiem kiedy. Wiesz, teraz też nie wiem jak będzie w przyszłym tygodniu, bo teściowo przyjeżdża. Znaczy nie wiem jak już w piątek będzie, bo teściowa przyjeżdża w sobotę na tydzień. Nie wiem czy będę grał, czy nie będę grał, bo ona tutaj w tym pokoju będzie... Chyba mieszkać, można to tak nazwać. Trzeba zbijać manatki trochę. Zobaczymy jak to będzie. Nie wiem czy teściowa może mieszkać w ogóle. To uciekły.
Jak mogłem to normalnie przyjąć? Ja nie wiedziałem, że ta piłka w ogóle dojdzie do niego. Myślałem, że nie ma szans, żeby ta piła doszła. No doszło. Skoczył mnie na czerwoną chyba. No, Vicario, proszę bardzo. Jaki odważny. Signore e signori, attenzione, un annuncio importante. No, przyjedzie teściowo, to trochę pomieszka tutaj z nami. Dobra, panowie, mamy awans. Pięknie się spisaliśmy. Bardzo dobra drużyna. Który ja jestem w rankingu? Nie, nie ma, nie ma już. Myślę, że będę do 1000. Nie, to ona na wnuczka przeznacza, Jarosz. Na razie, Piotrku. Tak, tak, tak jak Chris, Gerard, tak jak Chris pisze ci, bo tam no chyba nie ma jakichś użytecznych już skilli. Ja daję bardzo często środkowym obrońcom first time shoot. To tylko takie, wiesz, na stałe fragmenty. Jak idziesz z nim do przodu. Ale true passing, weighted pass, no.
Aha, Kostokurcie. No ale tylko Kostokurtą grasz na środku obrony, nie? Albo na tym. Albo na prawym defensywnym, albo na lewym defensywnym, nie? Na środku. Szkoda, że nie ma takiego skilla jakiegoś laga dodatkowego w obronie, nie? Laga, że tam walić na 20 metr przeciwnika. Pięknego. No i ten Endo ostatnio dawał radę na tym CB-ku. Zobaczmy, jak sobie teraz poradzi. Solankę. Mówiłem, że jest bardzo podobny do Calverta Luina, tylko że ja Calverta rozwinąłem po swojemu. No. Na główki poszedłem tym Calvertem. Tak to byłby bardzo zbliżony. Ja bym go zrobił z automatu. Cześć, panie Rudnik. O, Rudnik, jak ci dawno nie było. Jak tam, Rudnik? Paczka, ten badge jest od NAKA Top 100? Ja to do Top 1000 się nie doczołgałem, obsrałem się. Kurwa. Ładnie. Barclay dobry. 1,88 wzrostu, czy 89. Bardzo fajny on jest ten koleś, box to box. Bardzo dobrze, Bimbaj, super. O Boże. Tak stracę pierwszego gola. Ale fuks. Ha, Rudnik. A czerwona oznaka jest chociaż? No jakoś w ogóle żaden obrońca nie skakał do główki. Bramkarz w ogóle nie wyszedł. Bardzo piłka taka zagrana była bardzo blisko bramkarza. Nie wiem kto tam stoi w ogóle. Kto mu wali w ogóle ten jego bramkarz?
Wydmuchy. No nie takie zagrywki, no panie. No ja też umiem, jak widzieliście nieraz. Trójka w plecy w pierwszej połowie, czy do 60 minuty, to też wychodzę. Szkoda czasu. Oshii przegrał po jednej główkowy z Mbappe. Ale teraz nadrobił to blokiem. A ten gościu też używa tego fake shota. Mu się też obrońca położył na tyłek. Kurwa, no inaczej nie mogłeś zrobić tego. Dzięki Fuchs. Oczy przykrył tego Mbappe. Bardzo dobrze. Oj, to dobrze gra ten koleś. Dobrze. Vicario to, no. Coś tam broni. Jeden bramkę cię puścił w sumie. Ale zobacz jak wygląda. Dobrze wygląda, nie? Ma 94 wzrostu. Fajnie wygląda. Niskie wybicie. Kurwa, no źle nie jest. No nie. Dobrze, bardzo dobrze, chłopaki.
Ajajaj. Dobrze. No Rodri, ledwo co. Osiemdziesiąt procent koleżę środkiem gra. 80%. Skosił tam. Panie. Kamisa 4. Kamisa 7. Ale fuks. Ale on też tą akcję fuksem też zrobił. Powinna mu wpaść, ale tutaj co to w ogóle się stało, nie? Możesz ty szpagacie jeden. Dobrze. Zrypałem. Solankę prawie. No, właśnie myślę, co on zrobił? Polony, bo gdzieś wybiegł mi za pleców.
No ale ładnie. Myślałem, że będzie się obracał jeszcze, żeby na lewą nogą uderzyć. Ale jednak nie. Kurwa, ale mu odjebał obrońca. Podkręcona wrzutka była. No nie, no nie strzelisz jeszcze z tego. Bez jaj. Czy kratkuje? Nie wiem. Ja nie czuję tego nic tutaj. U siebie nic nie czuję. Może gdzieś na streamie się obsrał. Tak jest. Pierwszy koty za płoty. Dobra, panowie, losujemy VIP-a. Co za typ? Już ci mówię. Nie ma chyba żadnej odznaki. Nie, nie ma żadnej odznaki. Nie, nie ma właśnie. Dobra, dosyłem panowie. A tu Gerard, zasady się zmieniły. To tylko dla tych, panowie. To tylko dla subskrybentów i patronów. Don Vito. Bo mi się program zepsuł. Tamten. No, Don Vito, dobrze, dobrze. Don Vito 8. No, tamten program, co miałem wcześniej, no to koleś miał także... Nie, Gerard, bo przenosiłem z laptopa na stacjonarny program i chciałem ściągnąć tam ten program, ale nie można było i on tam gdzieś w oświadczeniu napisał oficjalnym swoim, że... no, że on nie streamuje i zabrali mu tam gdzieś partnerstwo na Twitchu czy coś takiego. No, coś takiego było. Dobra, panowie, ja uciekam... Ty masz. Ja uciekam do jutra. Myślę, nie wiem, czy jutro będę koło 12, czy nie, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie. Żona ma wolne, ja też mam wolne. Może gdzieś pojedziemy. Zobaczymy. Dzięki panowie za towarzystwo. Może jakiś rajd jeszcze zrobimy. Kto tam gra? Przynajmniej mi zrobili jakieś chłopaki rajdy porządne. Frankino jest. To Frankino, to on jest top 5 był w ostatnim sezonie. To miałem z nim remis. I chyba zakończyłem mu streama. Się wkurzył może. W ramach przeprosin, panowie. Co ja tu mogę robić?
Nie, to on wie, że nie zauważy nawet. Do Frankino idziemy. Panowie, do Frankino. To ten Mednasa sobie sam poradzi. Ale tu, że musisz być online. Jak ty chcesz, żebym ci zrobił rajd, jak cię kurwa nie ma? No dobra, panowie, idziemy do Franka, Sinatry. No i to było na tyle, nie? Trzymajcie się i do jutra. Może będę, panowie, ale nie obiecuję. Chciałem zrobić poważny kanał, ale muszę pracować. Jeszcze. Już jestem. Zapowiedź do kurwa, Gerard. Do jutra. No, ja uciekam. The book.